Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Squad Busters. Film zaczynamy od mega niespodzianki, na którą tak naprawdę sami zapracowaliście. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku prosiłem was o to, żebyście wpisywali do sklepu kod Farer oraz klikali w drugi link, dzięki któremu otrzymywaliście za darmo 5000 golda? Supercell docenił, że jesteście tak zgraną społecznością i wysłali mi 5 kodów na nową specjalną jednostkę, które oczywiście wam rozdam w konkursach. A żeby wygrać takiego El Tigre, wystarczy, że w komentarzu napiszecie: dawaj tego tygrysa, Farel, wejdziecie do gry i na końcu w sklepie z przedmiotami wpiszecie kod Farel. Wtedy będę wiedział, że jesteś moim widzem i że chcesz wziąć udział w konkursie. Z racji tego, że mam 5 takich kodów, więc co odcinek z gry Squad Busters będę robił konkurs. A jeżeli dużo osób jeszcze kliknie w linki w opisie, no to może mi się uda od Supercella jeszcze wydębić kolejnych 10 linków, więc klikajcie, a konkursów będzie coraz więcej. Zwycięzcy otrzymają ode mnie link, który będą musieli kliknąć i wyskoczy im taka oto strona. Następnie klikamy Open Squad Busters. Czy chcesz odebrać nagrodę? Oczywiście, że chcę. Klikamy odbierz i uwaga, twoje nagrody, mega jednostka, 3 razy El Tigre. Pierwsza mega jednostka odblokowana, oddział mega El Tigre. I mamy to, załatw 3 wrogów, aby wykonać atak spadający łokieć. Teraz ogłośmy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Karnet super zgarnia, ta oto osoba, gratuluję, odezwij się na mój e-mail, a ja ci wręczę karnet. Skoro o karnecie mowa, no to moi drodzy, za chwileczkę go kupimy, ale zanim to zrobimy, odbierzmy sobie w końcu nagrodę za wstępną rejestrację. Jeszcze tego nie odbierałem. El Tigre, okej, razy 1. I mamy tak, jednego El Tigre, 10 tysięcy monet, epicką emotkę, jedna zwykła skrzynka, rzadka skrzynka oraz epicka skrzynka. I epicki budynek. No to lecimy. Epic, 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 duża. Duża epicka, a z dużej epicki leci nam 6 razy król barbarzyńców, dobrze. Kolejna, rzadka, 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 duża rzadka, okej. I BUM! Dynamite, dobrze. Zwykła, zwykła, zwykła. Szkoda, że nie duża, zwykła. Goblin! 4 razy. Opening zrobiony, gold zarobiony. No to teraz kupujemy karnet super. A wy koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. To będziemy kupowali co odcinek jakąś nową ofertę, oczywiście o ile się pojawi. Mamy to! Karnet super odblokowany. Wejdźmy teraz sobie tu, odbierz nagrody, no i lecimy. Odblokowujemy nową postać, kurczaka. Dodaję turbo buty. 8000 golda, monety. Super. Rzadka skrzynka. Opening. Merek! Okej, do tego bileciki, za które później możemy otworzyć skrzynkę, jak wygramy mecz. Wiedźma. Nowa postać. Raz za razem przyzywa szkielety. My wiedźmę znamy z Clash Royale. Jak ktoś nie grał, no to niestety dopiero ją teraz pozna, bo jej nie było w Brawl Stars. Okej, kolcik, kozak. No i to by było tyle na chwilę obecną. Mam jeszcze odebrać nagrody z piniaty, bo tutaj gram ze znajomymi. Piniatkę, otwórz piniatkę. Otwieramy piniatkę. Wow, 6700 monet, mocno. Kluczyk do skrzyni. Żeton odświeżania, okej. Mamy to. Wejdźmy sobie teraz w oddział i poulepszajmy postacie. Kogo możemy podnieść? Możemy podnieść El Primo, Colta. Może na początku rozwiniemy Colta. Rozwinięty. Lecimy dalej. Barbarzyńca. Rozwiń. Rozwinięty. Tutaj możemy już sobie odebrać kolejną nagrodę. Wzmocnienie aktywne. Dziękuję. Mamy odebrane. A, gra. Ja na razie nie chcę grać. Poczekajcie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Muszę wszystko pozbierać tutaj. Poczekajcie. Muszę powykonywać questy. Bo oni by już chcieli, żebym zaczął grać. Zaraz zagramy. Pierw ulepszmy swoje jednostki, bo my nie chcemy przegrać. My chcemy zdobywać cały czas passę, bo dzięki passie zachowanej zdobywamy więcej skrzynek. Proste. Rozwijamy znowu Barbariansa. Okej, 7 na 10, kozak. Goblin. Rozwinięcie. Rozwiń. Okej, mamy to. Na drugiej gwiazdeczce. Greg. Rozwinięty. 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 Wow, wow, wow. Ja będę miał mocnego Grega. Czekajcie, o co tu chodzi? Piąty. Mocno, mocno, widzowie. Ósmy, czy będzie dziewiąty? Nie! No dobra, szkoda, zabrakło. El Primo, rozwinięcie, rozwiń, uwaga, na dwójeczkę robimy, widzowie, pyk! Ewolucja, załatw 5 wrogów, aby wykonać atak spadający łokieć. A, mogę jeszcze podnieść, rozwinąć, dobra, rozwijamy dalej. Dynamite, rozwiń, rozwiń. Ale dzisiaj upgrade'ów idzie. Hog Rider, okej, szósty, szósty? Czy coś jeszcze mogę? Kurczaczka, nie mogę kurczaczka rozwinąć. Wiedźma też jest nowa, więc sobie to przeklikajmy tylko. No i teraz przed tobą nowy świat. Proszę bardzo. Wow! Możemy znaleźć Shelly, Nite, Bo, B-Max oraz uzdrowicielkę bitewną. Kozak. I nowe tryby. Wow. Epicka duża skrzynia. No, moi drodzy, tutaj dzisiaj się naprawdę dużo dzieje. Otwieramy skrzynię.
królowa łuczniczek, super. 10 tysięcy golda, przyda się na pewno. I mamy pustynny świat. Let's go! Ale zanim to zrobimy, oczywiście możemy jeszcze otworzyć darmową skrzyneczkę. Jeżeli zastanawialiście się, dlaczego nie macie darmowej skrzynki, no to musicie odblokować pierw drugi świat, żeby ją mieć. I proszę bardzo, jeszcze do wiedźmy mi coś doskoczyło. Poczekaj z tą gierką, gościu, poczekaj. Mogę tutaj jeszcze wiedźmę wzmocnić. Uwaga, wzmacniamy wiedźmę i mamy ją na poziomie drugim. Przywołuję jeszcze więcej szkieletów, no i kozacko. No to teraz możemy zagrać, niech będzie. Wiem, że tutaj są klucze, wiem, że za te klucze możemy podczas gierki otwierać skrzynki i takie tam, kumam o co chodzi, jasne, jasne. Możemy je sobie na przykład dokupić za 1500. No dobra, tutaj możemy też sobie dokupić za 2400, epicki klucz. Oraz możemy sobie dokupić za 4 koła. Klucze fuzji otwierają w bitwie darmową skrzynię, która zawiera postaci z fuzją. Okej. Piaskowa jama oraz królewskie duchy. O nie, to jest tryb z duchami, ja go widziałem. Ale jeszcze nie grałem. Dobra, mapę nawiedziły królewskie duchy. No to przerąbane. Ogrider, let's go. Od razu wjeżdżamy, tutaj rozwalamy skrzynkę. Kroimy golda, lecimy, daj drugiego hoga, co? Dobra, Greg. Chodź tutaj, mordo, chodź, bo muszę rozwalić tu. Królewski duch idzie. Nie wiem, czy mu dam radę. Kolejna skrzynia. Kolejny Greg, dobra, może pierw drzewka. Dobra, rozwalmy tego duszka legendarnego, co z niego leci. Kapucha i gemy, kozak, dobra. A sobie na razie tutaj postoję. Kolejny Greg, ewolucja, mogę już teraz w kopa wjechać, patrzcie. Teraz go jadę. Dobra, jednak nie. Będzie moje, drzewo zetnę jeszcze. A, ja te duchy zdobywam, jakie pokonam. Ale kozak, nie wiedziałem. Dobra, lejemy tego chłopa do końca. Leży, i darmowa skrzynka będzie. Leżysz, Szymon. Nara. Dobra, za darmo skrzynka, kozak. El Primo weźmy teraz. A co? Mój hog padł? Dobra, za chwileczkę otworzymy skrzynkę. Uspokój się. Widzę, że cały czas mi pokazuje ta wiedźma, że muszę otworzyć darmową skrzynię, więc zróbmy to. Ale po co? Na razie mam golda nisko, okej. Pyk, pyk, klucz, wiem, że tu jest klucz, okej. Lecę dalej, pyk. Kurczę, czemu same Gregi? Rolujemy! El Primo, kozak, fuzja! Kozak, mam dalej skrzynki tylko po 5, bo już mam dwie postacie na fuzji, super. Do tego weźmiemy medyk! I będziemy się leczyli. Dobra, dawaj jeszcze medyka. Dobra, rolujemy. Greg kurczak, nie da się, dobra, bierzemy Grega, trudno. Będziemy drzewa rąbali w tym meczu. Jestem trzeci jak coś, więc całkiem nieźle nawet. Dobra, podnosimy tą skrzynkę, co będzie? Meryk, kozak. Dobra, łokieć spadł, widzieliście? Latający łokieć El Primo spadł na jednostkę. O kurczę, tu jest dużo postaci, więc kozak, nafarmimy szybko golda. Okej, mam też leczonko, więc kozak, jak będzie jakaś bitka, no to możemy podjechać. Chodź, królewski duchu. Wyjaśnię cię, okej. On do mnie dołączył, widzicie teraz? Jak go pokonałem, fajnie. Dobra, musimy teraz otworzyć kolejną skrzynię. Potrzebujemy medyka na trójeczkę, żeby mieć ewolucję. Jest medyk, ewolucja! Kozak! I to mi się podoba, dobra. Wjeżdżam w niego. W sumie chyba nie dam rady mu jeszcze. Dobra, nieważne, Hogrider, duchy. Hogrider, duchy i boss. Jedziemy bossa, jedziemy bossa. Tam jest chłop! Dobra, tu bitka, bomba. Ale będzie klepa, nie wiem, czy nie przegram tego. Uciekam na razie. Na razie uciekam. Dobra, musimy troszeczkę tu, widzowie, odsapnąć, bo jest grubo. Cofnijmy się, nie chciałbym się wyłożyć. Okej. Mamy to. Wiedźma, niech będzie wiedźma, dobra, może być. Tutaj będzie duża farma, dawaj, wszystko. Potrzebuję wszystko wziąć. Czwarty jestem, okej. Nie za dobrze, ale też nie za słabo. Ważne, żeby nie było piątego miejsca. Kolejna postać, dawaj. Greg, niech będzie Greg, trudno. 12 sekund. Dynamite. Wjeżdżam w chłopów. Shelly! Muszę ją porobić. Nie udało mi się jej pokonać, ale dobra, piąte miejsce. Ajajajajaj. Bez chyba straty, co nie? Czy utracę passę na piątym? Nie. Utrzymana passa. Na szczęście. Otwieramy skrzynkę, widzowie. 12 passa w tym sezonie. Bonus. Dzięki passie mamy dodatkowe bonusy podczas otwierania skrzynek, co nie? El Primo, kozak. El Primo do podniesienia. Lecimy, rozwijamy go. Nowe wydarzenie Tary. Otwórz skrzynię z nagrami bitew. Otwórz karty, aby zdobywać nagrody specjalne. Okej. Poproszę to. Monety 1000. Po zakończeniu bity musisz najpierw otworzyć skrzynię z nagrodami. Okej. Kolejna pinata do odebrania. Okej, kluczyki dostałem. Rola i bilety do skrzyni. I znowu kluczyk. I znowu golda, 2200.
Ej, spoko drop. Fajny evencik. Zapraszajcie swoich znajomych i grajcie pinaty. Dobra, karnet klejnotów. Możemy rozwinąć dowolną postać. I tak się zastanawiam, kogo tutaj rozwinąć. Mi się wydaje, że najlepiej by było rozwinąć postać jakąś taką mocną. Ale poczekajcie. Brakuje mi tutaj 4 jednostek na wieprzowym jeźdźcu. A Dynamiku w sumie też brakuje mi. Ale to chyba mi rozwinie o 1 poziom? W sumie nie używałem tego jeszcze. Dobra, polecimy w Hogridera. Poszedł. Turbo trwa dłużej, okej. Okay. Czyli po prostu podniosło mi na poziom 2. Wszystkie poziomy ominęliśmy? Nie. A, w ten sposób, no dobra. Kumam czacze. Karnet klejnotów. Gold. 20 koła. Bilety. Bilety. Gold. Gold. Nie, jeszcze nie, rzadka skrzynka. Piorun, 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 piorun. Bardzo duża i to mi się podoba. I lecimy. Opening. No i pięknie, Hogrider. Czy wy to widzicie? Będę mógł chyba już go polepszyć? Czekajcie, tak, mogę go rozwinąć. Dalej. I mamy 8 na 10 poziomu 2 Hogridera. Tutaj mogę jeszcze odebrać jakieś nagrody. Nowa postać, bo zadaje o 100% więcej obrażeń potworom. Kozak. Bilety do skrzyni, rzadka skrzynia. Ale dzisiaj openingi, widzowie. Mocne. Medic. Okej, 5 razy medic. Gold. Szelka. Załatw 5 wrogów, aby wystrzelić super pocisk. Okej. Monety. Epicka skrzynia. Mała, tylko epicka. Szkoda, że nie bardzo duża. I witchka. Gold. No i dobra, moi drodzy państwo. Troszeczkę tego golda nadropiliśmy. Mamy już 100 koła. A tutaj patrzcie, jaki stoi piękny posąg. Ale jeszcze nie mogę nic zrobić, ponieważ nie mam ulepszeń placu odblokowanych. Ale mamy tutaj też postać mag za 40 zł. Zostawcie 5000 łapek pod tym filmem. No to kupimy w następnym odcinku. A tymczasem, moi drodzy państwo, jeszcze odbierzmy sobie golda. Kolejne 6000. Ale leci tego. Zadania świeżaka są do odblokowania. No i jedziemy z tematem. Kolejny mecz. Tym razem mamy jeszcze Shelly oraz Boo. Ale medyka mogę rozwinąć. Rozwijamy medyka. I pierwszy poziom 2 gwiazdki. Kozak. Gdy nie ma zajęcia, rzuca potężne pakiety leczące. No to ja mu znajdę zajęcie w tym meczu. Pyliste pustkowia, turbomoc. Dobrze. Czyli będziemy bardzo szybko biegali w tym meczu. To jest nawet ciekawy tryb. Okej, okay, zaczynamy od Grega. No to let's go, panie Gregu. Raz, dwa, trzy. I po skrzynkę z powrotem zaraz. Raz, dwa, trzy. Pyk. Dawaj, dawaj, dawaj. Potrzebuję. Potrzebuję skrzynkę. Okej, okay, Shelly. Nie graliśmy jeszcze Shelką. Mamy Shelkę. Więc kozak, serduszko. Lecimy dalej po kolejną skrzynkę. Shelly! Kozak. Już mamy 2 Shelki. Teraz by się przydało jeszcze tylko zrobić 3. Grega na 2 i będzie pięknie. Dobra. 10 golda. Shelly na 3. Pięknie. Fuzja już zrobiona. 5 tylko golda kosztuje kolejna skrzynka. Greg na 2 będzie. Słuchajcie, idzie wszystko po moje myśli. Normalnie czytam tą gierkę. Mam nadzieję, że się uda zająć pierwsze miejsce. Dobra, gold jest mój. 10 golda i patrzcie, Greg na 3. Pięknie, tak jak mówiłem, tak się wydarzyło. Pięknie i tutaj możemy teraz zacząć dominować tą gierkę. Mamy czym bić moby i mamy czym bić drzewa. I mamy czym, moi drodzy państwo. Kurczę, wziąłem drugą Shelkę. No dobra, niech będzie. I mamy tanie skrzynki. Dobra, nie ma Shelly, nie. Dobra, Barbarians, niech będzie. Mamy chłopa, który ma kolty. Bomba na niego, spada. Okej, okay, to mogę dojechać, to mogę dojechać. Tu dojazd mu, dojazd mu, szybko. Dobra, trochę go obiłem. Potrzebuję jakąś postać jeszcze dystansową, bo jest za słabo generalnie, nie? Bo jeszcze nie miałem. 20 golda za skrzynię. I rolujemy dalej. Barbarian czy Bo? Bo. Mamy tutaj dobrą naprawdę farmę. Golda i monet. Drzewa i moby, z których lecą monety. Dobrze. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. 25 golda. Roll. Bo. Bomba, bomba. On chce mnie bić! Chyba zwariowałeś, wariacie! Dojazd ci robię. Nie masz szans ze mną wygrać. Dobra, padł prawie. Dawaj, dojazd mu, bomba jeszcze! Nie trafiłem. Skrzynka kolejna. Medyk, niech nas leczy, wariacik. Dobra, rozwalamy tutaj. Pyk. Zanim podjadę kogoś, muszę jeszcze mieć jakąś postać. Dobra, kolejna skrzynka. Wiedźma. Okej, okay. Ja bym teraz na 3. wskoczył na chłopa. Dobra, tu, teraz medyka, na przykład. Na łeb, okej, okay, okej. Okay. Muszę zabić jakiegoś bossa, żeby mieć gemy. Dobra, jest sklepa z jakimś chłopem jeszcze. Przypadkiem. Dobra, chodź, chodź, chodź. 3. miejsce.
Całkiem sztosik. Dawaj, 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 potrzebuję golda. Drzewa, drzewa. Drzewa zniszczone. Opodnoszone. Drugi jestem. Pograjder. Boss, 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 dawaj bossa, bossa, szybko. Jeszcze, 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 kolejny boss. Drugie. Okej, okay, drugie miejsce, na szczęście. Nie chciałem dawać się w bitkę, bo myślałem, że nie wygram z tamtą postacią. Matita wygrała, ja drugie miejsce, więc i tak passa zachowana, robimy opening. Otwórz skrzynkę. Rzadka już jest, okej. Okay. Na bonusie będzie epic, patrzcie. No i nie ma, bardzo duża, myślałem, że będzie jeszcze epic. Dawaj. Merek. 8 razy Merek. Niech będzie Merek. Mogę go podnieść? Nie mogę. Ale mogę odebrać nagrodę Tary. Baby barbarzyńca. Na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I pamiętajcie o kodzie Farel w sklepie, bo jest to bardzo ważne. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, pa, pa.